Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starkey. Cóż, no widzimy się w grze Elden Ring. I tak, słabym wstępem powiem, że dzisiejszy epizod może być przez niektórych z was odebrany jako dosyć nudnawy, nijaki i tym podobne. Ale, i to jest ważne, to ale... tak... Dzisiaj zajmiemy się trochę podstawową grą bardziej niż DLC. Głównie z jednego prostego powodu. Istnieje wiele wątków NPC-ów, które warto byłoby po prostu... no, zrobić. A wiele z nich tak naprawdę mógłbym ruszyć w każdej chwili. Tylko no... a, zapominam pójść i zająć. Na dzień dobry już śmierć. Widać, że jestem nierozgrzany. Ale spokojnie, zaraz odzyskam te kilka marnych tysiąców runów. I pójdziemy zająć się tym, co ważne. I dobra, dobra. Nałożymy błyskawicę. Miecz w dwie łapy. Bo jak mogłem zapomnieć, niektórzy z was też mogą zapominać o tym. Obecnie jest to na wysoką jakość ustawione, więc trzymanie dwuręcznie jest naprawdę zalecane, bo bonus ze siły dostajemy podwójnie. A skalowanie sił mamy nie najgorsze. I tak, więc pewnie podobne wyniki mógł dostać, gdybym po prostu dał na... nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ciężki? Bodajże? Nie przyjmował się zręcznością, ale... skalowanie zarówno zręczności, jak sił tutaj jest na tym wyższe, start obrażeń wystarczająco niskie, żeby powiedzieć po prostu, że to może być najlepsza opcja na ten mecz. No ale dobra. Wykończymy jeszcze ostatniego, bo... śmiał szczelić do mnie, więc tak, silny cios, kilka normalnych. Przełamimy jego blokadę bez problemu. I proszę, po sprawie. Dobra, więc mając te marne w sumie runy, lecimy. Tak, ze wszystkich rzeczy, czego bym chciał zacząć. Szczerze nie mam pomysłu, więc zacznijmy od tego, co na pewno wiemy, że w sumie jest, czyli... a, gdzie tu będzie lepiej? Serce Eoni chyba będzie najlepszym teleportem. Ale tak. Do szopy tego całego czarodzieja. Czemu tam było? Gowrego, czym Goria. Jak złotek zwał? Okej. Tylko zaznaczmy miejsce, żebym wiedział, gdzie jechać. To jest numer 3. Ciągnijmy pochodnie na wypadek, gdyby tam jakieś bestie były. I w sumie są tam bestie. Dajcie chwilę. To nie było w planach. Żółk. Nie, nie. Eksploduj. Święty krąg światła. Jeśli mam być z wami totalnie szczery, chyba to jest coś, czego nawet nie odnalazłem do tej pory. Będę musiał już zobaczyć, co to jest. I zaraz się ogólnie przekonamy, tylko pozwólcie, że ueliminuję, tak, wyeliminuję. Ważki, bo są bardzo irytujące. Teraz tak. Mając chwilę spokoju, zobaczmy. Święty krąg światła. Święty pierwsze światło. Umiejętność dowódców rycerzy czystej zgnilizny. Okej. Okej. Po pierwsze, wow. Po drugie, jej. Po trzecie, jakim sobie do tej pory nie znalazłem. Po czwarte, wydaje mi się, że to jest świetna rzecz. Bo... jest w sumie łatwo wam powiedzieć, co to jest. Nawet tutaj gdzieś byłby przykład przeciwnika, który tego używa. A nie pamiętam tylko, czy ci rycerze... nie, rycerze z nizny, których byłem jako bossów, też tego używali, więc tak. Ogólnie mówiąc, jest to właśnie ten taki pierścień, który czasami ze swoich włóczni wyrzucają w naszym kierunku. Zdaje obrażenia święte. Istnieje chyba też jako inkantacja, no. Tutaj to mówię... chyba, bo... piszę być w 100% szczery, co... jakby to teraz najłatwiej powiedzieć, bo tak trochę się blokuje z tym. Nieszczególnie pamiętam wszystkie inkantacje. To chyba najlepsze określenie, bo bardzo wiele z nich pamiętam, jak... niesławne eldeńskie gwiazdy. Legendarną inkantację, która robi mniej niż jeden rzut włóczni błyskawic. Ale... pamiętam też inne fajne, przyjemne. Ale właśnie, jeśli chodzi o takie pierścienie światła, to nie kojarzę. A teraz może zróbmy coś, czego jeszcze nie robiłem. Chyba nigdy. inaczej mówiąc. Spróbujmy pokonać tego piesa. Zanim zabije nam Senta. Tak. Widzę, że jest tutaj ona, dokładnie tak jak no myślałem, więc pogadajmy z nią. Oh. Hello again. Something about this place felt familiar to me. So I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, never mind that. I must focus on my journey. I must... Okej. Już się powtarza. W takim też wypadku słyszymy się za chwilę, bo jakby to najłatwiej powiedzieć, no muszę zacytować grę, żeby tutaj nastąpiła zmiana. 12 seconds later. Okej. Gierka zresetowana. Stary dziad wrócił na swoje krzesło, więc pogadajmy z nim. Please make certain that little Milicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. Okej, udało się, teraz magii, a dobra, nie ma nic cennego. Milicenta była tutaj. Oh, you noticed, did you? Indeed, Milicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Dosyć brutalne, bym powiedział. Ale tak, jak widocznie nie chcę już gadać z Milicentą, trudno się mówi. Co jest jednak ważniejsze? Teraz przed nami dosyć ciężka przeprawa, no delikatnie mówiąc. A następny krok w spotkaniu z Milicentą mogę... W sumie sprawia z już 100% pewnością powiedzieć, że jest jednym z najtrudniejszych. Czeka on nas mniej więcej tu. I te... Nie wiem, czy jest jakiś łatwiejszy dostęp do tego, czy nie. I mało mnie to interesuje, czy jest, czy nie. Wiem tylko, że będziemy musieli się trochę namęczyć, jeśli chcemy wykonać jej wątek. A jeśli chodzi o jej wątek, to... Mogę powiedzieć, że jest tam pewna bardzo istotna rzecz i mogę wręcz powiedzieć, że zaraz zdjęcie ankietę na tym, na YouTubie prawdopodobnie. Zaraz mam na myśli, jak opublikuję już ten odcinek, jak mówię, godzinę, dwie później może będzie ankieta, ale mniejsza o to. Ważniejsza rzecz jest to, że będzie ankieta. W ogóle będę musiał zdecydować co i jak, ale kontynuując, bo znowu odbiegam od tematu. Kwestia jest taka, że Milicenta jest niezwykle interesującą postacią i też niezwykle istotną dla niektórych graczy. Chyba będziemy mieć tam spokojne zejście. Tego się nie spodziewałem. Ale okej. Kontynuując. Bo tak trochę znowu odbiegam od tematu. Można powiedzieć, że jeśli się jej... O, jakiś przeciwnik. Dobra. Też walki to niech będzie. Ej. Ja jeszcze się szykowałem. Zły przeciwnik. Ale tak. Jej los jest mocno związany z dwiema postaciami. Miquellą i Malenią. Jak możecie się domyślać, są to dosyć istotne postaci w tym świecie, bo Miquella to tak de facto jest I tutaj ciężko mi powiedzieć, żeby się nie pomylić. Ale wydaje mi się, że jest albo półbogiem, albo jest bogiem bezpośrednio. Syn Mariki i Rategona, chyba. Tak mi się wydaje. Tak. I no, dzięki niemu dostaliśmy się do Królestwa Cienia. I w sumie, no, jak wiecie, narobił trochę problemów, został porwany przez Moga, przez co no, musiałem go tłuc, zanim będę mógł wejść do DLC. Ale tam nie o to chodzi. Aha. Bardziej chodzi o sam fakt, że jest powiązana z Miquelą, no bo igła z czystego złota, bądź co bądź jest dziełem Miqueli, chyba, jeśli się nie mylę. A natomiast z Malenią, bo chora jest na zgniliznę. A zgnilizna, jeśli się nie mylę, jest jakby domeną Maleni. Teraz tak, tutaj będzie nasiano, czyżby? Tak, jest nasiano. Super. Mamy to miejsce, o którym mówiłem. Bardzo wredne, bardzo nieprzyjemne, ale jak trza, to trza. I można powiedzieć, że z jej pomocą jesteśmy w stanie uzyskać kilka jakby bardzo istotnych rzeczy, tak najdelikatniej mówiąc. Chociaż niestety nie wszystkie w jednym podejściu. I pozwólcie, że tutaj to wytłumaczę, o co chodzi. Jej los jest naprawdę zawiły. Jest jednym z smutniejszych. Nie będę zdradzał szczegółów, ale dzięki Milicencie możemy uniknąć, albo raczej zrezygnować ze ścieżki, można powiedzieć, najbardziej radykalnego zakończenia, chyba tak to się da najlepiej określić. Jest to jedyny sposób przy pomocy Milicenty. Tak. Albo możemy uzyskać bardzo potężny talizman. I teraz tu właśnie jest ta najważniejsza kwestia. Jeśli, to podkreślam, jeśli chce się zrezygnować z najbardziej radykalnego zakończenia, nie zdobędzie się tego ciekawszego talizmanu, który moim zdaniem jest mocno OP, ale to jest tylko moja opinia, więc nie musicie jej słuchać. A natomiast jeśli się chce uniknąć, albo zdecyduje się pójść tą ścieżką, która pozwala uniknąć przy okazji, dostaje się... To chyba najłatwiej byłoby mi określić mianem... A, co to jest w ogóle za miejsce? Wioska w Wąwzie? Bardzo, to chyba... Chyba nie to miejsce. Może to? Ja już się gubię. Tak, to, dobra. Teraz już mam pewność, że to. Czego szukałem. No ale kontynuując. Dostaje się, i tu mogę powiedzieć wprost, mocniejszą wersję właśnie tej insygnii miecza, czy coś takiego. Ale nieistotne jest teraz nazwa, istotne jest to, co to jest. I tak, ta bardziej OP rzecz, mogę powiedzieć, że jest dostępna wcześniej, jeśli się zechce, jakby to najdelikatniej nazwać, nie da się tego delikatnie nazwać, no powiedzmy ukrócić podróż Milicenty, ukrócić jej walkę ze zgnilizną, ale niestety spowodować też, że będzie, jakby to powiedzieć, no, że wróci do złotego drzewa, mówiąc slangiem Elden Ringowym. I tak, ankieta będzie w sumie właśnie dotyczyć tego, czy chcecie, żebym zdobył tą bardziej OP rzecz normalnie, tą bardziej OP rzecz szybciej, czy może wolicie, żebym zdobył tą mniej OP w moim odczuciu i przy okazji mógł wam jakby pokazać to znowu najbardziej radykalne zakończenie. O nie, tylko nie to. Bo szczerze mówiąc, to radykalne zakończenie pokazać bym mógł, tylko jakby nie chcę. Nie chcę, bo już... Co ciekawe, ostatnio się wcześniej się nabrałem, że jest to niby coś dobrego. Na moim pierwszym podejściu. A okazało się, jak się okazało się, niestety. Tak, no... Mógłbym znowu zrobić to samo, oczywiście, ale nie chcę. Bo było to dla mnie, delikatnie to nazywając, smutne. O nie, śmierć? Tak, będzie śmierć. A pomyślcie sobie, że to, co się tutaj dzieje, to jeszcze nie jest ta najgorsza część tej lokacji. Najgorsze dopiero przed nami. Chociaż takie teraz najgorsze. Od tego czasu, kiedy ostatnio tu byłem, dużo się naumiałem, więc może będzie trochę łatwiej. No ale nieistotne. I tak, szczerze mówiąc, ja osobiście nie wiem, którą jakby ścieżkę wybrać, którą decyzję podjąć. Bo osobiście nie lubię jakby... Jak to najłatwiej określić? Nie lubię po prostu, nawet jeśli chcę jakieś wyposażenie, jakiś przedmiot, nie lubię mordować NPC-ów, tak mówiąc teraz dosadniej. Nie lubię po prostu ich odsyłać do niebytu, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. No ale czasem trzeba. Jeden wyjątek właśnie do takiej sytuacji przykładowo to jest... Tak zazwyczaj tego nie robię, ale czasami jak nie mam ochoty się z tym męczyć, to się zdarzy, że to zrobię. Ale gościu... Pan teraz imienia w złotej zbrojnej, łatwiej mówiąc, w Dark Souls 1. Jak jest już w kapliczce Firelink, to go najprościej po prostu zrzucę z urwiska. Bo nie dosyć, że nagroda, którą się z niego dostaje, jest świetna. I w większości przypadków fajnie jest ją mieć wcześniej ze sobą. Tak jeszcze to, co on robi, jest po prostu irytujące. I tak, w szczególności jeśli jesteście nie do końca doświadczonymi graczami i to oglądacie, a nie graliście w Dark Souls 1, a jednak zamierzacie czy coś, to wysłuchajcie mojej rady. Warto, naprawdę warto pozbyć się tego gościa wcześniej. Trzeba pozbyć się tego gościa wcześniej, to... Inaczej, warto się pozbyć tego gościa, jak macie okazję. Ale mówię, w kapliczce Firelink, bo tam jest najłatwiej, nie musicie w ogóle w sumie walczyć ani nic. Dosłownie jedno z was tam czeka to tylko kilka kopniaków. Albo jakichś ciosów, które mają dosyć dobry odrzut do tyłu. Tyle. Podziękujecie mi, jak już to... No, jak to zrobicie. Albo raczej inaczej. Jak raz to zrobicie, a potem ewentualnie będziecie grać bez tego. Albo graliście bez tego i teraz odkryliście, że tak się da. Albo mnie podziękujecie, bo was to mało obchodzi i tak dalej. Proszę. Tego się nie spodziewałem. Tak, chciałem ich wywalić głównie, a okazuje się, że mam wystarczająco, żeby się ich pozbywać od razu. Okej. Z drogą zdejmijmy to. Tak. I widać, że jestem definitywnie lepiej przygotowany na to miejsce tym razem. Ostatnim razem było tutaj dużo ciężej, ale byłem dużo wcześniej tutaj i jak mówię, definitywnie nie byłem przygotowany wystarczająco na to miejsce. A teraz, no proszę. Zbytnich problemów to ja tu nie mam. Ale jest to zasługa tego, że jestem overleveled. Ja. Tego, że trochę lepiej umiem grać, bo tam wcześniej pamiętam, że chyba dosyć blisko moich początków przygody z Elden Ringiem tutaj byłem. Tak czy inaczej, żywotność bestii, żeby tam wykończyć. Musimy teraz iść trochę oszczędniej, jeśli chodzi o manę, bo zanim się trochę jej nam nagromadzi, to minie spora chwila. A, jeszcze kilku was tutaj jest. Dobra. To chodźcie, z chęcią was wyeliminuję. No tak, talizman mógłbym zmienić z powrotem na tą... na ten miecz skrzydlaty, czy co tam jest. Bo w sumie co? Gdzie on jest? Tak, głównie walczę tutaj tym mieczem. Inkantacje okej są, ale jako dosłownie dodatek. Nadal bardziej się uważam za wojownika, czy tam za rycerza. Może jakiegoś paladyna, czy coś, niż za kapłana, czy maga. No, ale mniejsze. A na czym to stało? No, więc osobiście najchętniej bym po prostu pierwszą rzecz nie ruszał jej wcześniej. Jeśli chodzi o takie moją mentalność ogólną. No, ale, i tu właśnie ale. Trochę czasu minie, zanim bym mógł normalnie zdobyć ewentualnie ten przedmiot. Bo, no najbardziej jakoś szczególnie nie planuję aż tak zagłębiać się w podstawą gry, dopóki nie skończymy DLC-ka. Albo nie trafię na moment, w którym powiem, kurczę, nic nie mogę zrobić, tak totalnie, wszędzie mnie mordują, wszędzie jest za trudno. Muszę trochę coś pogarniać lepiej. A tam trzeba było iść, czy tam nie? W sumie nie pamiętam. Wszystkim to prawdopodobnie nie, więc pójdźmy to. Więc tak... Ale kontynuując. Jeśli chodzi o moralność moją i podobne rzeczy. Prawdopodobnie też bym poszedł w tą drogę, jakby to najłatwiej powiedzieć, tą, która daje właśnie ten mniej OP przedmiot i możliwość zrezygnowania z tego najbardziej radykalnego zakończenia. Ale z drugiej strony to wszystko pokazywałem wam na moim oryginalnym podejściu. Więc osobiście uważam, że może lepszym z perspektywy no, robienia materiałów, bo pokazuję wam teraz tą alternatywną opcję, albo nawet przedwcześnie, żeby wszyscy zainteresowani zrozumieli, gdzie to można zdobyć, jak to można szybko zdobyć i tym podobne rzeczy. Oczywiście możecie zawsze też poprosić jakiegoś znajomego, to żeby wam dał swoją, jeśli to zrobił, ja nie potrzebuję. No tak, to jest jedna z tych rzeczy, którymi o dziwo można się wymieniać. Co moim zdaniem jest takie trochę... Ha, ale dlaczego takie... Tak, to nie powinno być. Okej, miecz wężowego boga. A od razu sprawdzę, co to za broń. Bo jeśli mam być szczery, to nie do końca ją pamiętam. I jest to zakrzywiony miecz, taki zwyczajny. O! Zakrzywiony miecz stworzony na podobieństwo starożytnego wężowego bóstwa. Narzędzie do zapewnienia energii po zabiciu przywraca perzyty. A, fajne. Można sobie na plecu nosić, żeby ubicie wroga po prostu nam leczyło. Czy tego potrzebuję? Nie. Czy będę tego używał? Może w jakichś trudniejszych lokacjach, na przykład w delce. Czy jest to fajna rzecz? No, jak najbardziej. I ty mogę powiedzieć, że znam jeszcze jedną fajną rzecz podobną. A, tylko niestety nie pamiętam, gdzie ją znaleźć. A to mogę powiedzieć, że to moje przygody z delcekiem z chęcią bym nosił ze sobą. Bo mogłaby naprawdę nam pomóc. A, dobra. Mniejsza z tym. Chodźcie tutaj. Harpie, chyba tak się to nazywało. W materiałach tych takich, które były dorzucane dla tych, którzy albo w preorderze zamówili Elden Ring, albo potem chyba dopłacili trochę więcej. Tak mi się wydaje się. Choć tak to było, ale ogólnie tak. Chyba to są harpie po prostu. I tak czy inaczej. Złoty run 6. Może najwięcej nie daje, ale zawsze coś tam będzie z tego. A tego nie pamiętałem na wasz temat. A dobra, to jest jakaś taka elitarna. Ma czapkę. A tak, ja zapomniałem, że jeśli ktoś nosi czapkę, to najczęściej jest ważniejszy niż ktoś, kto nie nosi czapki. Okej. Okay. Widzę, że też żywotność bestii zeszła z nas, więc z powrotem. No i dobra. No i dobra, co my tu mamy? Róg łuniczny, tak. Róg łuniczny na pewno. Łuk runiczny. I jeśli chodzi o to, ile ich mamy? 8. Ha. Mógłbym sobie jednego użyć w sumie. Ale czy ja chcę? Ja potrzebuję. No nie szczególnie. I dobra, jesteśmy na ostatniej prostej. Że zeszło mi w sumie zdecydowanie mniej niż bym spodziewał się. I oto jesteśmy. 3 znaki przyzwania. Ciekawe. Szubrawiec. Znam gościa, ale nie wiedziałem, że można go tu przyzwać. Ten od krewetek. Milicenta. Właśnie. Oraz wielki trago... runa rogaty. Wspaniała postać, jakbyście zdobyli zbroję i przeczytali opis. I niestety jeden z celów, to mogę wam powiedzieć, wulkanicznego dworu, Gelmir. Dlatego też niby do niej dołączyłem, ale nie mam zamiaru po prostu. Na pierwszym podejściu robiłem to, bo chciałem jak najwięcej pokazać, ale tym razem nie mam zamiaru. Dlatego też dołączyłem. Głównie dlatego, że po prostu nie potrzebuję legendarnych broni, nie muszę 100% wszystkiego. A wolę po prostu, to mówię wprost, wolę, żeby ten wspaniały batowieniec nadal podróżował przez skrajnie pomiędzy i wspierał tych, którzy tego potrzebują. I są drugim. Jak widzicie, nawet się wita. I tak, mamy Milicentę, mamy jego. I zapraszam na bardzo ciekawego bossfighta, irytującego bossfighta. Bossfight, na którym się męczyłem wtedy bardzo długo. Teraz może nie będzie żadnym wyzwaniem, ale i tak wyzwałem NPC-ów. Głównie dla klimatu, bo wiem, że nie trzeba. Ale dla klimatu po prostu stwierdziłem, że wezmę Milicentę i Rogatego. Mamy tu właśnie do walki z magmowym żmijem Makarem. Jak widzicie, nie bije nam najwięcej. Wtedy bił nam tak dużo, że ledwo to byłem w stanie przeżyć. Taka ciekawostka. O, proszę! I tak zginęłem! Nie, to jest jeszcze klasyka, że muszę zamknąć. Ale tak, oryginalnie takie mieliśmy z nim problem, że masakra. Teraz będzie łatwo nawet bez przezwańców, ale... Ale chcę po prostu. Dla klimatu tej walki chcę. Najłatwiej można też podsumować tę walkę jako bardzo ważny krok w podróży wielu osób, wielu zmatowieńców i nie tylko. Bo jest to jedyny sposób, by dostać się na Altus, jeśli nie macie medalionu. Medalion jest jeden. Jest ukryty w dosyć niebezpiecznych fortach. Oczywiście mówię lorowo, bo nie lorowo, to można łatwo tam wszarżować, ukraść i mieć spokój. A jeden z nich dosłownie jest w pogrobnie, najprostszej lokacji z gry. Ale tak. Warta mają mi, że mi zawołali teraz, a nie. Dosłownie jak przelazłem przez ten... przez portal, bo bym nie mógł im od razu pomóc, bo tak jak zwykle. Ale nie skupiam się na tym, co ważniejsze, czyli na tym, że tam leży kilkadziesiąt tysięcy runów, które są nic nie warte, ale i tak chcę je podnieść. I na tym, że mamy tutaj tego magmowego żmija, którego trzeba wyeliminować. Nie będzie to szczególnie trudne, ale jak mówię, lorowo jest to wielki moment. Nie macie talizmanu. Jedyną waszą nadzieją, żeby dostać się na Altus, do stolicy i dalej, jest przeprawa przez to. Nie dajecie sobie rady. Myślicie, że to już wasz koniec. Ale przybywa tutaj nasz towarzysz Targot Rogaty. Znany właśnie z tego, że asystuje wszystkim. Widzicie też swoją nowo poznaną towarzyszkę Milicentę, która też chciała się dostać dalej w ramach swojej podróży, ale nie ma jak. Może Targota udaje się wam po prostu pozbyć bestii, kontynuować swoją przygodę. No, lorowo jest to naprawdę świetne. Klimatyczne. Ale gameplayowo oczywiście ich pomoc nie jest szczególnie potrzebna, bo jak widzicie, łatwo giną. Nawet, ale tak. Nie przejmujmy się tym. Ale tylko się utkłem w magmie. O, proszę! Przewróciłem go. Dobra, nie przejmujmy się tym, że mogę robić tam jakieś krytyki, po prostu róbmy tutaj swoje, bo tak wyjdzie łatwiej, lepiej. Niepotrzebnie piłem butelkę w sumie, ale jak już wypiłem, to wypiłem. I spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. Tym samym będziemy mogli przejść do kolejnego kroku, bo dzisiaj chcę się trochę właśnie zaopiekować Milicentą. Następny krok. Tutaj mogę wam powiedzieć, że jest, z tego co pamiętam, dosyć prosty, a dosyć irytujący. Bo bardzo szybko się tam dostaniemy, bardzo szybko to zrobimy. Skłaty miecz magmowego. Wielki zakrzywiony miecz, tak pamiętam. No i serce smoka. Rzecz, która pozwala zdobywać właśnie smocze inkantacje. Ale tak, jest bardzo prosta, bo właśnie, żeby gdzieś tam dostaniemy, raz, dwa załatwimy. I bardzo irytująca, bo... a zresztą zobaczycie. Ale zanim to, co jeszcze usiądźmy sobie przy miejscu łaski. Zobaczmy, czy możemy. Oczywiście jeszcze nie musiałem minimalnie zabraknąć. Chciałem powiedzieć zabrakować, ale to już jest po prostu dosłownie gwiazdologizm totalny. Zabrakować. Nie wiem, co ja mam tak z mózgownicą, że takie dziwne rzeczy mi przychodzą na myśl. Tak czy inaczej. Idziemy. I zaraz będziemy z powrotem na Altus. W miejscu, w którym... może nie byliśmy bezpośrednio, ale byliśmy bardzo blisko, więc tak. Dobra, szybciej winda. I co ciekawe, to jest uważane za... ta droga jest uważana za sekretną, niehonorową, taką tylko dla tych, którzy nie są godni. Ale moim zdaniem to ta jest tą bardziej właśnie epicką, honorową i pokazującą naszą wielkość. Nie winda. Jak tu z czegoś tak. A właśnie to, że przybyliśmy tutaj. Mimo wszelkich trudności. I proszę, miejsce łaski, przy którym byliśmy. I na magu, i tutaj. Proszę. Ale tak, teraz musimy się udać tu. Zbadać te wszystkie tereny, zająć się tymi pierdołami. I no. Po prostu uzyskać pewną ważną rzecz dla Milicenty. Zanim się spotkamy z nią kolejny raz. Nie pamiętam, gdzie dokładnie będzie to spotkanie. Kolejne z Milicentą. Natomiast ciężko byłoby mi zapomnieć. I to mówię wprost, ciężko byłoby mi zapomnieć miejsce, w którym jest proteza. No tak, idziemy po złotą protezę dla niej. Jak widzieliście, biedulka nie ma ręki. Smutne. Wszystko przez tą głupią zgniliznę. No ale na całe szczęście nie jest jedyną. I od dawien dawna... chyba Walkirie, podobnie jak z tym mieczem skrzydlatym, który mamy, dostawały takie protezy, pewne piękne, po to, żeby móc dalej walczyć mimo zgnilizny. I nie będzie to żadnym spoilerem ani nic, bo we wszystkich materiałach promocyjnych i tym podobnych było widać. Malenia jest jedną właśnie z takich osób. Też nosi pełno takich proces i tym podobnych rzeczy. A tutaj piękne miejsce, w którym tego będziemy szukać. Przecudowne. Normalnie lepszego miejsca sobie wybrać nie mogli na przechowywanie takich cennych rzeczy. Pytanie tylko, które tam się właziło, bo tego to niestety już nie pamiętam. Istotne. Tak czy inaczej, sprawdźmy okolice, bo tutaj często w takich dalekich miejscach lubią chować jakieś fajne znajdźki, na przykład cmentarze, na których są te konowalie, czy jakoś tak. Ale tutaj... okej. Chciałem powiedzieć, czego nie ma, ale mamy tu jakiegoś dziada. Golema. Bo lepiej się zająć golemem. Chyba tak. I co? Zgnilizna! Halo! Czemu ty masz zgniliznę? To ci na nią pozwolił. Nie wyrażałem zgody na to, żebyś mi tutaj zgniliznę zarzucał. Ach, dobra, jednak zmiana planów. Zajmijmy się najpierw małym dziadem. Tego golema przynajmniej wiem, jak unikać. A tutaj nawet jeśli wiem, to i tak mogę dostać jakąś głupią zgniliznę. Gin, 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 gin. Nie golem. Mały dziad ma ginąć. Nie. A to dobra, truciznę to jeszcze... dawaj. Ja nie chcę zgnilizny. Trucizną jeszcze poradzę. Ona powoli bije. Tak. Co zgnilizna. Chociaż... tak, mieliście okazję zobaczyć na wojowniku, jak działa wredna zgnilizna. Oczywiście, musiałem dostać. Nie. On miał ginąć, nie ja. Jest tam jakaś znajdźka przy okazji, widzicie? Jest jakaś znajdźka, muszę ją zdobyć. Ale zanim to musimy się zemścić na dziodzie. Ja mu tak nie popuszczę. Ja mu tego nie popuszczę, kto wie, może jeszcze nawet dostaniemy tam bardzo fajną rzecz, jaką jest ta jego inkantacja, która pluje trucizną, bo... tak, ja wiem, że jest taka inkantacja, ale nie wiem, gdzie ją zdobyć i jak... tam nie wiem, raczej nie pamiętam, bo chyba ją mieliśmy. Tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, Spotkamy się tam za chwilę znowu na miejscu tego całego dziada. A few moments later. Dobra. Jesteśmy. I teraz tak. Jak ten dziad chce nas zgnić, to my może spróbujemy go rozkrwawić. Co wy na to? Ej. No, dawaj. Dawaj, krwawie, nie wskakuj. Dziękuję. A jak fajnie mieć takie różne rzeczy. No teraz poproszę o trącą mgłę. Rapier z ostrogami mrówek. Weźcie, nie mówcie mi, że to jest to, o czym ja myślę, że to jest. Bo jeśli to jest to, co ja myślę, że to jest, to... wow! A mówię wow, bo... wydawało mi się, że pierwsza broń tego typu jest dużo dalej w grze. Przez dużo dalej mam na myśli dosłownie albo pod koniec wątku Rani, albo jeszcze dalej niż wątek Rani. A tutaj proszę, żeby to było to. Czy to jest coś tego typu, które po prostu... będziemy mieć jakiś za duży problem, to znalazłem po prostu rozwiązanie brute force, z którym można go przejść. Dobra, nawet nie czekam, gdzie to jest? Gdzie... o, jest. Tak. Rapier, który nakłada zgniliznę. Nie ma przebaczeń. Po odcinku go muszę ulepszyć. Muszę po prostu pilnować, żeby ta broń była poulepszana, w dobrym stanie i tak dalej. Nie mogę po prostu pozwolić na to, żeby był zaniedbany. Będzie zbyt dobre. Oj, gdybym ja wcześniej wiedział... to może Mog w ogóle nie był problemem. Ale wiecie co, przynajmniej nasz czarodziej będzie mógł sobie fajnie teraz ułatwić życie. No tak de facto, no, co jak co, ale... powiem, że próbowałem dosyć dużo i... no nic nie wychodzi. Go też nie widzieliście pewnie już od dawna. Pewnie. No, dlatego nie widzieliście od dawna żadnych... odcinków z udziałem naszego czarodzieja. Ale no, nie ma sensu pokazywać ciągle, jak ginę na Mogu, więc... ja. No teraz jest przynajmniej jakaś szansa, że może coś się uda. No nie, czemu nie? Skończę tego epizoda, to... tylko zrobię inne rzeczy, które tam muszę zrobić. I chyba szandę to... czarodzieja. Bo czemu nie? Spróbuję swoich sił. I zapewne będę musiał wam to pokazać, jak będę szedł po nową rzeczy, to wypadałoby tak... po prostu was uświadomić, że tutaj byłem. Więc zapewne jakiś odcinek powstanie. I kto wie, może już będziemy też zwiedzać Tylicy jako nasz czarodziej. W sumie jak tak teraz myślę, jeju, nieskończona mana dla czarodzieja, wyobraźcie sobie, jak to będzie mocne? Tak ciągle ciskać głazami, czy tam te komety wypuszczać. Jasne, no wiadomo, że tam tak nie będzie prawdziwie wiecznie, bo tam zawsze będzie ta, najłatwiej mówiąc, krótka przerwa między dostawą many a ciągłością naszych zaklęć. Ale nadal. Nie musicie przejmować się niczym. A ty co tutaj robisz, dziad? Halo, perfumiarz, przyznaj się, co ty tu robisz? Nie powinno cię tu być. Gin. Gin, perfumiarz. A ty, dziadzie, zatrułeś mnie. Gin. Mówiłem gin. A nie przyjdź i posypuj mnie proszkiem perfumowym. Właśnie, proszka perfumowego. Wiem, że nie będzie to aż takie dobre, jak to co mamy, ale... jest dużo łatwiejsza lokacja, może się pobawimy nim. A, zapomniałem go ulepszyć, tak. Tak czy inaczej. Pobawmy się, bo czemu nie? W szczególności, że nie będę ukrywał. Strasznie chciałem używać takiej broni, jak już ją znalazłem. A tutaj no. Nie ma co się oszukiwać. Lokacja nie będzie szczególnie trudna, więc... myślałem, że może warto będzie, jak teraz zobaczyłem tego perfumiarza. Prawda jest taka, że pewnie to jest kiepskie. Decyzja, kiepski pomysł. Zaraz zacznę ginąć przez to. Ale hej, jak już jest, to czemu nie? Nie, nie, nie! Dziadzie, idź! Mamusiu, ja nie chcę. To chyba na tyle z naszych przygód z używaniem tego. Niewielka katana. Gdzie to jest? Ułyła, gdzie jest dama? Jest dama, dobrze. Znaleźliśmy damę. Proszę, elektryka. I giń. Giń, dziad. Giń. Jak ja mogłem o tym zapomnieć, że tutaj one są? Bazyliszki. Które jak zwykle roznoszą wspaniałą rzecz, którą jest wieczna śmierć. Od razu natychmiastowa i jakkolwiek by tego inaczej nie nazwać. Podobnie jak te dziady, z którymi walczyliśmy trochę w Altus. Te duże. Co? No żygały, jakby robakami, które też to nakładały. Chyba w ogóle leżył robacza twarz czegoś, tak? Ale tak jak to są bazyliszki, to... no niestety... muszę mieć wypowiadam damę. Ale może ubranie perfum nie spowoduje jakichś problemów? Nie, nie powoduje, dobra. Pozbyliśmy się ich, to możemy nadal sobie się tym bawić. Właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... zamiast tego weźmy o to. Tego, co sprawdzam, chyba to dawało jakieś bonusy do obrażeń. Się nie czyli w opisie, ale generalnie działało, więc... tak. Zawsze coś. Kolejny? No nie. W sensie, nie ma takiej tragedii, jak była wcześniej. Ale, no nie, że jest, po prostu. Giń. Rzecz bazyliszek. Giń, 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 giń. Tak. Gdzie jest bestialska witalność? A, przepraszam, żywotność bestii. Okej, jest, udało się. Dobra. Nie ma co się stresować, bierzmy perfuma i idźmy dalej. Ta lokacja tutaj nic nie oferuje. Szkoda, bo chciałbym pamiętać, którędy to się lazło. No ale najwidoczniej po prostu muszę trochę pobłądzić, inaczej nie byłbym sobą. Dobra. W sensie, teraz jak patrzę, one nie byłem tak źle i nie są takie powolne, jak mi się wydawało. Oczywiście nie są najlepszą bronią, jak są nieulepszone. Te są jeszcze bardziej pod zręczność. Te. Ten. Po prostu są bardziej pod zręczność niż pod cokolwiek innego. A ja zręczności mam 20? Chyba. Jak mówię, chyba. Bo, no, pewien nam nie jestem. I teraz czy zadziała? Nie, mamy za mało. Ale dobra, tak chcesz się bawić, to dobra. Jeszcze tego brakowało, żeby ten jeszcze mi dzwonił na śmierć. Ojajajaj. Dobra, już pamiętam, co było takiego złego w tej lokacji. Kojarzyłem, że są tu jakieś problemy, a tutaj... widzę dzwonnika śmierci, tak będę łatwiej go nazwać. Do tego jeszcze tutaj to. Całe szczęście nie są zbyt odporni na ogień, jak widać. To jest jedna rzecz, a druga, no... miecz główny jest ulepszony już bardzo porządnie, więc... to też robi swoje. I podejrzewam, że głównie to jest kwestia tego, że to już jest półulepszane bardziej niż czegokolwiek innego, bo moje statystyki ofensywne, muszę przyznać, są... nijakie. O nie, ugryziemy, czyli będę zatrucy. Pamiętam, że ich ugryzienia zawsze są wredne, bo nawet jeśli dużo nie biją, to zawsze albo kradną dużo many, albo nakładają jakieś statusy. Dobra, trujący grzyb, fajnie. Nie wiem, do czego mi to potrzebne, ale i tak fajnie. I dobra, czy tędy się lazło tam, gdzie chcę, po to, co chcę? Może powiedzcie, że... jak się to wygląda? Ale... blitz! Dobrze. Dobrze, udało się zrobić bloodstab'a. Perfumiarz pokonany. Żywotność bestii zeszła. Chyba tak to się nazywało, teraz nie pomyliłem. No, nie pomyliłem, dobrze. Znakładamy z powrotem i... urękujemy tego mieczyka i idziemy. I tam wiem, że jednorękować też bym mógł. Kraniec pod zręczność i tak dalej, bo ten wstęp jednoręczny też jest piękny. Ale na razie wolę dwurękować. Czy potem będę jednorękował, czy dwurękował i tak dalej, to się jeszcze przemyśli. Oczywiście możecie w komentarzach dać znać, czy wolicie, żebym grał powiedzmy 50-50 siła-zręczność. Czy wolicie, żebym grał bardziej pod siłę, czy bardziej pod zręczność. Tak jak mówiłem, jestem bardziej wojownikiem, jakimś rycerzem i tak dalej, więc... niekoniecznie planuję, czy też chcę mieć wysoką wiarę i tym podobne rzeczy. A siła lub zręczność, no, trzeba wybrać jedną. Oczywiście można, jak mówię, iść 50-50, czy wtedy po prostu będę musiał, jakby to najłatwiej powiedzieć, no będę miał trochę wolniejsze skalowanie obrażeń pewnie, ale finalny wynik będzie zdecydowanie lepszy, bo no nie ukrywajmy. Skalowanie od dwóch statystyk zawsze będzie lepsze niż od jednej, jeśli są na podobnym poziomie. A nawet jak jest trochę niższym, to powiedzmy mieć 80 punktów za siłę i 80 za zręczność, przy czym ta siła wskakuje do 120, jak się dwurękuje przykładowo. Zawsze będzie lepsze niż stosować, dajmy na to 120 za zręczność i 10 za siłę, podnoszące się do 15, jeśli się... no, dwurękuje. Po prostu lepsze wyniki, rozumiecie? Ale moveset jednoręczny też jest świetny, więc jak mówię, co zdecydujecie, czy co tam sam zdecyduję, jeśli nikt mi komentarza nie będzie zostawił, ani prywatnie mi wspominał, słuchaj, GwiezdnyKlucz, fajnie by było, gdybyś zrobił to. Jak mówię, co by wyszło, nie wyszło, to ja jestem otwarty na to wszystko, albo i nawet zamknięty, jeśli wolicie, żebym był zamknięty. Po prostu chcę usłyszeć waszą opinię na ten temat. Bo ja na przykład, co ciekawe, bardziej myślę nawet o tym, żeby grać siłą, bo zazwyczaj osobiście pomijam siłę. Jak nawet mój opis chyba kiedyś pisał. Nie! Och, łeła! Gdzie żeście mnie znowu wrzucili? Tak, bo kiedyś nawet mój opis mówił, że jestem miłośnikiem znaczności, hejterem gry pod siłę. Długi czas tak było. I to mogę nawet powiedzieć, że nawet w Dark Soulsach drugich, które są niesławną grą pod wieloma względami, a jeden z większych zarzutów z mojej strony, nie wiem czy ze strony wszystkich, to jak zręczność tam była słaba. W sensie, były dobre bronie, można było grać, oczywiście, ale skalowanie były takie nijakie, że no, dużo się z tego nie wyciągało. A mimo to ja i tak wiernie siedziałem przy zręczności. Więc tak. Strasznie nie lubię grać pod siłę. Teraz tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie mam problemów z samą grą pod siłę. Mam może problemy z niektórymi rodzajami broni, że to nie wójcie, bo albo za wolno, albo po prostu nie umiem wyczuć movesetu. Tym podobne, ale warto byłoby może właśnie spróbować siły, bo kto wie, może jakąś fajną broń pod siłę sobie znajdę, która mi się naprawdę spodoba. Albo przynajmniej doświadczę zupełnie innych rzeczy niż ostatnio, chociaż okej. Prawdę mówiąc, już doświadczyłem wielkich włóczni chyba nie. Albo tak. Ołeła, nie pamiętam. Nie istotne. Tak czy inaczej, po prostu będę mógł doświadczyć rzeczy, których jeszcze w teorii nie doświadczałem i... tutaj mi to wróciło. No, może jakieś... Że właśnie wielkie mecze doświadczyłem, te bardzo wielkie, czy olbrzymie. Młotów i toporów olbrzymich chyba nie doświadczałem, ale no... Dobra, mniejsza. Może właśnie doświadczę jakichś właśnie rzeczy, których nie miałem jeszcze przyjemności. A może okaże się, że po prostu za dużej różnicy nie będzie. Oczywiście większą różnicę pewnie bym odczuł, gdybym grał o Dark Soulsach pod siłę, tam gdzie nie chciałem. A nie w Elden Ringu, ale no, tak czy inaczej. Po prostu takie przemyślenia niewielkie, albo i wielkie nawet. Ale dobra, a tam lazłem czy tu nie? Tu. Tak, tu mnie zrzucił przecież dziad. Zdrajca jeden. Chodź. No, chodź. No, od razu lepiej. I teraz... Jesteśmy idealnie tam, gdzie musieliśmy. I skąd to wiem? Proszę. Rycerz czystej zgnienie zniczy jakoś tak. Jednostka elitarna, najbardziej ze wszystkich, w służbie Maleni. Dostajemy zgniliznę, niestety. Tak, bo już znam ten ruch, że on zawsze... Albo zawsze nabija zgniliznę, albo trzeba mieć naprawdę wielką odporność, żeby nie nabił, ale tak czy inaczej. Mam tu elitarnego wojownika w służbie Malenii. Nawet dostaliśmy miecz rycerza czystej zgnilizny. Tak, rycerz czystej zgnilizny, tak jak mówiłem. Więc co tu może być? Proszę, proteza Walkirii. To po co przybyliśmy. A pokażę wam jej opis i tak dalej. A i tutaj nie ma? Gdzieś powinna być chyba. Ha. O, jest. Proszę. Proszę. Okej, ja wiem, czy mi się tylko wydaje, czy tak naprawdę jest, ale chyba bijemy rekordy w ilości tego, jak często mnie wołają. Oczywiście nie jestem pewien, który odcinek jest okrodzistą, ile tego było, ale trzeci już raz. Moim zdaniem to już jest trochę sporo. Teraz tak, tutaj trzeba było wejść, tam potem będzie wejście dalej. Przy czym nie chcę całej tej lokacji zwiedzać od razu, bo odcinek już trochę będzie, pewnie będzie trwał. Wiecie, pewnie, na pewno. Pozostaje tylko kwestia jakby tego, żeby znaleźć to miejsce łaski, bo nie chciałbym od początku przechodzić wszystkiego, a wydaje mi się, że niedługo będzie. Jak będzie tym następnym odcinkiem, jak mówię, prawdopodobnie spróbuję zrobić odcinek Maga, więc wszyscy fani czarodzieja mogą się cieszyć. I tak. Po prostu potem się zobaczy, co dalej. Oczywiście pomyślę też, gdzie był następny krok spotkania z Milicentą, bo wypadałoby no, wiedzieć, gdzie jej szukać, jak już poświęciłem cały odcinek na zrobienie rzeczy dla niej. I tak, jak mówiłem też, prawdopodobnie możecie się spodziewać ankiety, co zrobić w ogóle z tym wszystkim. Bo od razu powiem, jak już idzie na protezę, to bardziej OP rzeczy właśnie można już zdobyć. Więc no. Śmiało możecie sugerować w komentarzach, możecie czekać na ankietę. Jak ją wrzucę, co wrzucę po prostu. Jeśli nie będzie, to możecie też mi o niej przypomnieć, bo ogólnie zdarza mi się zapominać o różnych takich rzeczach, które mówiłem na epizodzie, że zaraz organizuję, ogarnę i tak dalej, a potem ich nie ma. Ale tak, z takimi anegdotami skupmy się po prostu na przejściu tego momentu i zobaczeniu, co tam dalej. I tak, Kamień Kowalski 4. Nie nazwałbym tego najlepszym łupem, ale nadal fajnie mieć. Lepiej mieć niż nie mieć. Teraz tak, czyżby tutaj już... Nie... Mógłbym sobie pomagać z tym, żeby tu było miejsce łaski. Myślę, że nie ma. I jeszcze ten dziad! Dla tych, którzy nie wiedzą... Te dziady są zazwyczaj przy tych też, co dzwonią, ale... Te są jakby... Opętane, coś tak powiedziane, ale... Nie, w sumie to jest dobre określenie, opętane. One wardziują. O nie. Moje runy. Tak czy inaczej. Nie lubię ich strasznie. No ale dobra. Skoro padłem, to po prostu... Powiedzmy, że na tym skończę epizoda. I tak. Ja tam wrócę. A, tam nie było żadnego miejsca łaski. Ueła. Ale tak, ja tam... Co przed następnym epizodem normalnym tutaj tego wojownika. I spróbujemy podbić to miejsce do końca, bo jest nieprzyjemne, jest irytujące. Ale ja się nie poddam, ja chcę je przejść tyle. Ale okej, na ten moment to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej.